Siemaneczko ludziska, pozdrawiam, tutaj Gesek, jesteśmy na wakacjach, 27 stycznia 2018, Emiraty Arabskie, hotel Alhambra Residence, sprawdźcie naszą relację. Aman, skapnąłem dopiero teraz, że nasz hotel jest w połączeniu z drugim hotelem, czyli jest jeden budynek, a są dwa hotele niezależne. Hotel Waldorf Astoria to jest hotel na wypasie, nasz jest troszeczkę skromniejszy, ale w połączeniu to robi fajną całość, więc no dopiero teraz to zobaczyłem, taka ciekawostka. Dwa hotele w jednym budynku. Leżą sobie tutaj takie dwa smarkacze. Jeden bez zęba naprzecie, drugi już prawie z zębem. Tak, i opalają się w Dubaju, proszę bardzo, zimą. Zamiast lepić bałwana, to oni się opalają na plaży. Idą się zaraz kąpać podobno. Płyn dłużej żyj, tata, płyn dłużej żyj. Słyszycie? Płyn dłużej żyj. Attention and the way you give.
Podsumowując nasze wakacje w tym hotelu i w Dubaju, koniec stycznia, ta pogoda już jest troszeczkę zimniejsza, 21-25 stopni w dzień, wieczorami troszeczkę chłodniej, trzeba zakładać bluzy. Dosyć szybko się też tutaj ściemnia, już od godziny 17 zaczyna się robić wieczór, 18 jest już ciemno. W tym hotelu plusem są pokoje, które są piękne, bardzo duże, czyste. Jedzenie też jest bardzo dobre. Plusem też jest to, że plaże w tym okresie nie są przepełnione, baseny też nie są przepełnione, więc myślę, że nie ma tutaj dużego tłoku. Minusem są animacje, których po prostu nie ma. Tutaj po prostu wieczorami się nic nie dzieje, nie ma żadnych animacji dla dorosłych, zespołów, no po prostu lipa pod tym względem, nic się nie dzieje. Też zauważyliśmy taki mały szczegół, lody na przykład są dostępne, ale tylko dla dzieci w wieku 6 lat, więc starsze dzieci już na te lody nie mogą liczyć, a dorośli tym bardziej, tylko na piwo. My już kończymy naszą podróż, niedługo następna relacja z innej podróży. Pamiętajcie, żeby kliknąć czerwony przycisk, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nami.